chciałabym powiedzieć słów kilka o pewnych sloganach, pięknych, duchowych sloganach, które krążą zresztą nie tylko w internecie, ale także na różnych kursach, na różnych spotkaniach osób, które rozwijają się, interesują się duchowym rozwojem, czy w ogóle wzrastaniem wewnętrznym. Te slogany oczywiście mają bardzo dużo racji, jeśli patrzymy na nie z poziomu duchowego i jeśli je rozumiemy. No właśnie, to rozumienie czasami wydaje mi się jest dla niektórych trochę trudne. Od razu podam przykład, żeby to, co mówię, nie było laniem wody. Jak wiemy wszyscy, trudne wydarzenia w naszym życiu pojawiają się dlatego, że przyciągamy je jakimś swoim wewnętrznym wzorcem. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Małżeństwo, które było na kursie Prosperity i zna te zasady. I mężczyzna po raz kolejny wypija za dużo i zaczyna dokuczać swojej żonie. I kiedy ona zwraca mu uwagę i mówi, no ale dlaczego mi to robisz? Przecież to nie jest w zgodzie z tym, czego się uczyliśmy. On jej na to odpowiada, bo ty to przyciągasz swoimi wewnętrznymi wzorcami. Zmień w sobie swój wzorzec, to wtedy ja przestanę ci dokuczać. Patrząc z boku, można by powiedzieć, oczywiście to jest racja, bo przecież gdyby ona nie miała w sobie takiego wzorca, jej lustro nie robiłoby jej przykrości. Tak, to oczywiście prawda. Ale czy nie wydaje wam się też, że jest to pewne nadużycie? Kiedy ktoś świadomie postępuje niewłaściwie, zasłaniając się takimi właśnie pojęciami i takim podejściem do tematu. Takich nadużyć spotykam więcej. One się pojawiają czasami świadomie, czasami może i nieświadomie, u ludzi, którzy próbują bardzo dosłownie na nasze materialne życie przełożyć pewne duchowe prawdy. Chociażby dzielenie się. Dzielmy się wszystkim. Wszystko jest wspólną własnością. To prawda. To prawda, że cała ziemia jest naszą wspólną własnością. Wszystkie łąki, wszystkie lasy, również te, które są tak bestialsko wycinane gdzieś tam w Ameryce Południowej, tylko po to, żeby dostać się do złóż ropy ukrytych pod nimi. I te złoża też należą do nas wszystkich, do całej ludzkości. Natomiast chyba jako całe ogromne społeczeństwo, jako cała ludzkość nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, by stworzyć tego typu komunę. W gruncie rzeczy, jeśli przyjrzymy się uważnie, to zobaczymy, że my mamy problem, żeby stworzyć komunę nawet w obrębie, no powiedzmy osiedla, już nie powiem, że nawet miasta czy państwa, bo to jest niemożliwe. Może najpierw trzeba do tego dorosnąć, żeby taka komuna się udała. Nie bez powodu używam słowa komuna, ponieważ był taki ustrój nazywany komunizm, tak? I doskonale wiemy, jak to wszystko się skończyło. Założenia przecież były piękne. Ci, którzy interesują się trochę tą tematyką, którzy w ogóle interesują się historią, doskonale wiedzą, że założenia komunizmu były idealne. Chodziło o to, że wszystko jest wspólne i wszystkim się dzielimy. Jaki był tego efekt? Taki, jaki był, ponieważ ludzkość nie była gotowa. Pewnych rzeczy nie można przyspieszać, co nie oznacza, że na przykład grupy ludzi, które już są gotowe, które do tego dojrzały, nie mogą tworzyć takich właśnie jakby grup, takich właśnie komun, w których zasady funkcjonowania są zupełnie inne. I jak wszyscy wiemy, istnieją takie komuny na świecie, istnieją takie grupy, istnieją takie wioski, w których ludzie zaczynają funkcjonować na poziomie czakry serca. Natomiast przenoszenie tego na cały świat jest trochę trudne. Jeśli ktoś zaczyna głośno krzyczeć, dzielmy się wszystkim, to warto od razu mu powiedzieć, okej, wyślij mi połowę swojej ostatniej wypłaty, skoro się dzielimy, to się dzielimy. To był oczywiście tylko żart. Natomiast w gruncie rzeczy należy bardzo uważać, jak interpretujemy duchowość, ponieważ nie każdy poziom interpretacji jest odpowiedni do poziomu wibracyjnego, na którym znajdują się ludzie, czy dana grupa ludzi, czy nawet ten człowiek, do którego bezpośrednio się zwracamy.
I tutaj, jeśli mówimy o dzieleniu się, to jeszcze jeden przykład. Dużo i głośno mówi się też o dzieleniu się wiedzą. I jak najbardziej dzielę się wiedzą na swojej stronie bardzo chętnie. Moja strona jest pełna darmowych artykułów. Ci, którzy mnie znają, pamiętają, że byłam redaktor naczelną czasopisma elektronicznego, które również było darmowe. Dzieliliśmy się tam także wiedzą. A zatem dzielenie się wiedzą też jest ok. Natomiast do pewnej granicy. Bo teraz wyobraźcie sobie na przykład kogoś, kto jest fotografem, kto żyje z fotografii. Ten człowiek, żeby robić profesjonalnie to, czym się zajmuje, musiał ukończyć kursy, musiał kupić bardzo drogi sprzęt, zainwestował dużo energii w to, żeby dzisiaj zarabiać. I teraz wyobraźcie sobie, że pójdę do niego i powiem: naucz mnie tego, co potrafisz, podziel się swoją wiedzą, przecież wiedza jest wspólna, daj mi to, co masz, tak po prostu, przez sympatię. Oczywiście na tym to właśnie polega, żeby umieć stawiać pewne granice. Są rzeczy, którymi możemy i nawet powinniśmy się dzielić. Powinniśmy dzielić się chlebem, powinniśmy dzielić się dobrym słowem, powinniśmy dzielić się przyjaźnią, serdecznością, życzliwością, wsparciem i różnymi nawet przedmiotami, rzeczami, czy nawet zdolnościami i wiedzą, które jednak nie są źródłem naszego dochodu. Bo jeśli taki fotograf porozdaje za darmo wszystkim to, czego się nauczył, to jak później będzie zarabiał? Nie będzie miał klientów, bo nikt go nie będzie potrzebował. Każdy będzie samodzielnie robił sobie zdjęcia. Brzmi to fantastycznie, ale przenieście to teraz na swój zawód i na to, co wy robicie. Bo każdy z was zainwestował w swoją naukę. Ktoś przez 5 czy 6 lat studiował, żeby dzisiaj być w tym miejscu, w którym jest. To wasza inwestycja. Dlatego możecie dawać to, co chcecie. Wszyscy zresztą dajemy część wiedzy, która jest jakby dostępna dla ludzi za darmo. Ale to, co najważniejsze, zachowujemy też dla siebie po to, żeby móc zarabiać. W ten sposób zarabia każdy nauczyciel i każdy, który coś potrafi. To nie tylko fotograf, to nie tylko kosmetyczka czy fryzjer. To tak naprawdę wszystkie dziedziny, w których się obracamy. Pamiętajcie, że najlepszy jest złoty środek. Zatem tak, dzielimy się. I tak jak ja dzielę się, to jednak pewną wiedzę trzeba dawać za tak zwaną wymianę energetyczną. U mnie wystarczy kupić za 15 zł książkę. To ten mój najtańszy podręcznik do samooceny, zawierający mnóstwo inspirujących ćwiczeń. Czy 15 zł to jest duża wymiana? Czy to jest naprawdę bardzo drogo? Nie, a rzeczywiście wiedzy jest tam tyle, że każdy może samodzielnie pracować z poczuciem własnej wartości i już nie musi kupować u mnie żadnych kursów, przychodzić do mnie na żadne konsultacje. Ten podręcznik wystarczy. I to tylko przykład. Oznacza to, że każdy z nas jest w stanie podzielić się w taki sposób, żeby dać coś również tym, którzy nie są zamożni. I nie trzeba rozdawać na ulicy za darmo. Rozdawanie nigdy nie było dobre. Wymiana energetyczna jest potrzebna po prostu po to, żeby człowiek, który przyjmuje, człowiek, który jest biorcą, otworzył się energetycznie na to, co dostaje. Zwróćcie uwagę, że jeśli coś dostajemy za darmo, to nigdy tego nie szanujemy. Pamiętajcie o tym. Dlatego to dzielenie się i rozdawanie dookoła tak do końca nie jest wcale dobrym pomysłem.